Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy, dzisiaj właściwie chciałbym kontynuować to, co było powiedziane wczoraj na młodzieżowym. Taki roboczy temat, że jeszcze na naszego spotkania młodzieżowego brzmiał, co znaczy być prawdziwym chrześcijaninem. I dzisiaj chciałbym poruszyć ten temat podczas kazania. Co to w ogóle znaczy być naśladowcą Pana Jezusa? Co człowiek musi zrobić, żeby powiedzieć tak, ja jestem chrześcijaninem? Będę chciał dzisiaj o tym mówić. Myślę, że gdzieś tam jest to słowo kierowane zwłaszcza do nas, gdzie żyjemy w dobie napływu różnych informacji. Z prawej, z lewej strony docierają do nas różne treści. Możemy przeczytać różne informacje na Facebooku, zobaczyć fajne memy, w telewizji widzimy coś innego. Wszystko na temat chrześcijaństwa. I to wszystko jest takie różne, często poplątane, często wymieszane. Często sami nie wiemy, co o tym myśleć. Ja myślę, że spojrzymy na to, co mówię na ten temat Boże Słowo. Pozwolicie, że krótko się pomodlę. Oddam ten czas naszemu Panu. Drogi Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem i że Ty dzisiaj prowadzisz to nabożeństwo. Że jesteś obecny na tym miejscu. I że, Panie, może dzisiaj jesteśmy w różnych nastrojach. Może jesteśmy w różnych humorach. Może mamy różne obciążenia w sercu. Ale prawda jest taka, że Ty nie jesteś, Panie, jak kiełbasa. Ciebie nie trzeba czuć. Wiemy, że jesteś, bo Twoje słowo tak mówi, że tam, gdzie dwóch lub trzech zgromadzonych w Twoim imieniu, tam Ty jesteś pośród nas. Amen. Słuchajcie, zacznę od takiej historii, która jest dla mnie trochę śmieszna, a z drugiej strony bardzo tragiczna. Pewien botanik w drugiej połowie już lat 90. Wybrał się na wyprawę badawczą do jakiejś tam dżungli. Wiecie, jak się wybiera na taką wyprawę, to się oczywiście nie jedzie samemu. Bierze się dużo różnych osób z sobą, przewodników i tak dalej. Ten botanik zrekrutował jakąś tam lokalnych tubylców, tak? Którzy doskonale znali lasy i wyruszył badać, szukać nowych zwierząt, nowych gatunków, roślin i tak dalej. Co się okazało? Podczas tej wyprawy, Marcin, szczególnie dla Ciebie to jest ważna informacja, spotkał na swojej drodze takiego wielkiego, tłustego, włochatego pająka. I ten pająk go dziabnął, gdzieś tutaj w okolicy żył. Jak go ugryzł, tak ręka zaraz stała zdrętwiała, zrobiła się sina, poczuł mrowienie. Pierwsze co zrobił, przypomniał sobie wszystkie jakieś doświadczenia medyczne, które miał na temat walki z tym, jeśli coś się ugryzie, ukąsi i tak dalej. Zaczął pierwsze co robić, no może też filmów, wysysać sobie ten ja. Próbował to zrobić tyle, ile potrafił. Po chwili zobaczył jakiś liść, jakiegoś tam czegoś, przyłożył, żeby to wszystko zaczęło wysysać mu z tej ręki ja w tego pająka. W pewnym momencie podszedł do niego jeden z tubylców, jeden z przewodników i zaczyna mu coś tłumaczyć, że chce mu pomóc, że niedaleko jest ktoś, kto go uratuje. Że jest to bardzo niebezpieczny pająk i że jeśli nie otrzyma szybko pomocy, to umrze. Ten botanik powiedział tak sobie, co mnie jakiś tam dzikus będzie pouczał. Przyjrzał się do kolejnego, bardzo drastycznego kroku. Podciął sobie tutaj żyły, żeby ten jad z ręki wyszedł. I tak po dwóch godzinach zemdlał, czy nawet szybciej, i w końcu umarł. Jaka jest ironia i tragedia całego tego zdarzenia? Że ten dzikus mówił o tym, że 1000 metrów dalej jest mała mieścina. W tej małej mieścinie jest punkt medyczny i tam mają surowice na ugryzienie tego pająka. On nie musiał nic robić. Nie musiał tych wszystkich zabiegów, tak, wysysać sobie tego jadu, przykładać liścia, podcinać żył, tak, co ostatecznie tak naprawdę nie zabił go ja, ale to, że krew mi sobie za dużo upuścił. Wystarczyło, żeby poszedł te 1000 metrów, tyle by jeszcze doszedł, bo by go zanieśli i dostałby surowice. Zginął na własne życzenie, bo walczył z tym na własną rękę. I myślę, że podobnie jest w naszym życiu, w życiu każdego chrześcijanina, że z pewnymi rzeczami, z grzechem, z pobożnością, z religią walczymy na własną rękę. Myślimy, że to, co czynimy w naszym życiu, dla nas zbawienie.
Ale to jest nieprawda. Jest właściwie grono kościołów, które w podobny sposób myślało. Myślało, że przez swoje uczynki, przez swoją walkę, przez swoją determinację, przez wypełnianie pewnych przykazów uda im się uzyskać zbawienie. Chciałbym przejść do Bożego Słowa, otworzyć Biblię na liście do Galacjan, przeczytać sobie fragment z drugiego i trzeciego rozdziału listu do Galacjan. W drugim rozdziale wersety 20-21, w trzecim 1-6. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Nie żyję więc już ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, bo jeśli przez prawo jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście, rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście były daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków prawa, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak, Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Zanim skomentuję ten fragment, powiem wam o pewnej rzeczy. Kiedy byłem, może w wieku niektórych z was, może Mikołaja, może Patrycji, jednej i drugiej, miałem tam 13, 12, 14 lat, rodzice zawsze mówili mi, ci rodzice, którzy są dzisiaj tu na nabożeństwie, że muszę chodzić do kościoła, aby być zbawiony. To była jedna ważna rzecz. Mówili mi, że muszę pójść do komunii, aby być zbawiony. Powiedzieli mi także, że muszę iść do bierzmowania, aby być zbawionym. Ostatecznie także mówili mi, że muszę modlić się wszystkimi regułkami, jakie mamy, aby być zbawionym. Może brat Jurek wam się nie przyzna, ale w domu miał taką gazetę z różnymi litaniami. Na pamięć jedna. One czasami miały po kilka stron i codziennie je czytał. Czasami ja je brałem i też czytałem. I uważałem, że to jest oznaka naszej pobożności. Powiem wam coś za to ciekawego. Kiedy się nawróciłem, trafiłem do kościoła zielonoświątkowego, nagle pomyślałem sobie, Boże, to jest taka wolność, nie ma tej religii, nie ma tych wszystkich nakazów, przykazów. I wiecie, co się stało? Po jakimś czasie doświadczyłem dokładnie tego samego. Powiecie, jak? Gdzie? Powiem wam prosty przykład. Może nie jest do końca trafny, ale myślę, że dokładnie wszystko zobrazuje. W kościele, w którym byłem, i myślę, że w wielu kościołach zielonoświątkowych, jest taka zasada, że w ogóle nie powinno się spożywać alkoholu. Biblia mówi, że nie upijaj się. To nie znaczy, że nie mogę spożywać alkoholu. Mówi, nie upijaj się. Natomiast osoby, które mają problem z alkoholem, nie powinny go moim zdaniem w ogóle używać. Natomiast jeśli chodziło o mnie, ja w życiu może na palcach ręki można było wyliczyć jednej ręki, ile razy się upiłem. Naprawdę niewiele. Może z 2-3 razy maks. I o co chodzi? Chodzi o to, że kiedy się nawróciłem, byłem w kościele, wiedziałem, jakie jest, powiedzmy, prawo, i poszedłem sobie z moim przyjacielem albo przyjaciółką na piwo, przysłowiowe piwo, i wypiłem to piwo, czułem się, jakby Pan Bóg ode mnie się odwrócił. Jakby cały świat zawalił mi się na głowę. Inny przykład. Miałem taką zasadę, i tą zasadę też bardzo lubiano praktykować w naszych kościołach, że jeśli nie modlisz się godzinę dziennie, to jesteś bardzo złym człowiekiem. I wiecie, ja jako pobożny człowiek na początku ochoczo sercem modliłem się. Godzinę dziennie.
bito od minuty do minuty. Ale kiedy modliłem się jednego dnia 45 minut, czułem się, jakby Pan Bóg już mnie nie kochał. Grzech śmiertelny. Nie modliłem się godziny dziennie. Inna rzecz. Też taka bardzo zabawna. Ja z tym nie miałem problemu, ale moi znajomi mieli. Jest taka zasada w kościołach też naszych, że powinno się śpiewać na nabożeństwie głośno i wyraźnie. Modlić się na głos co najmniej 2 razy w miesiącu. Bo jeśli tego nie zrobisz, no to niestety, ale Bóg już ciebie porzuci. Nie będzie cię kochał. Ja nie miałem z tym problemu, ale zastanawiałem się, co jest z moimi znajomymi. Bo nie byli tacy odważni jak ja. Chodzili, siedzieli cały czas zbici, przygnębieni, zmartwieni. Co chwilę ktoś ich tam nagabywał, dlaczego się chłopie nie modlisz, co ty, masz coś na sumieniu. I chodzili tacy poturbowani cały czas. I wiecie, co sobie myślę? Że tak naprawdę z jednej religijności, z nakazów, gdzie chodziłem do kościoła, gdzie wypełniałem te wszystkie reguły, trafiłem do drugiego, gdzie były kolejne. Tylko inne. I wiecie, któregoś dnia upadłem na kolana i powiedziałem: Boże, to jest szalone. To jest szalone, że w jednym i w drugim kościele ja znowu muszę wypełniać martwą literę. Wykonywać pewne zasady, pewne reguły, żeby być zbawiony. Boże, to jest chore, że znowu stajesz się jak jakieś prawo. Mówię, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, mój Panie? Czy naprawdę jesteś w tej martwej literze? Czy naprawdę jesteś w tym prawie, które trzeba wykonywać? Wiecie, odpowiedź była inna. Bóg odpowiedział bardzo prosto. To, na czym mi zależy, to na tym, żebyś mnie kochał. I jeśli będziesz mnie kochał, wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne uczynki będą wypływać z twojego serca. Bogu nie chodzi o to, żebyś się modlił godzinę dziennie. Nie chodzi o to, żebyś modlił i modliła się na głos na nabożeństwie. Bogu nie chodzi o to, żebyś wypełniał i wypełniała pewne ramy pobożności i kultury chrześcijańskiej. Bogu chodzi o twoją relację z Nim. Mu chodzi o to, żebyś kochał Go z całego serca. Żebyś kochała Go z całego serca. A wszystkie inne uczynki, wszystkie inne rzeczy będą konsekwencją tego, że kochasz Pana Boga. O tym zapomnieli Galacjanie. Te zbory w Galacji, te mnóstwo kościołów zapomniało o tym, czego oczekuje od nich Bóg. A Bóg nie oczekiwał od nich prawa. Oczekiwał od nich tego, żeby Go kochać. Jeśli Go kochają, to nie będą pić. Jeśli Go kochają, to będą mieli z Nim relację. To nie będzie godzina, od minuty do minuty. To może będzie 5 minut, 10. Może nie będzie to nawet czas, który będziesz w stanie policzyć. Jeśli Go kochasz, to będzie konsekwencją tego. I to nie będzie na zasadzie, że dzisiaj może się nie pomodliłem, to już czuję się źle. To będzie na zasadzie: okej, Panie, naprawdę jest mi smutno, że wczoraj nie spędziłem z Tobą chociaż chwili czasu. To wszystko powinno wypływać z serca. Paweł mówi: z Jezusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Co on powiedział tak naprawdę na rację? Kim był Paweł? Wcześniej, zanim się nawrócił. Był faryzeuszem. Był specjalistą prawa. Takim, można powiedzieć, dzisiejszym prawnikiem. I on mówi: co, nie żyje ten już Paweł. Pawła już nie ma. Tego gościa, który wyznawał prawo, był tym prawnikiem, był tym specjalistą. Można powiedzieć, nawet kapłanem w tamtym czasie. Go już nie ma. On już umarł. Ale teraz żyje Chrystus. Jest zupełnie ktoś inny. Żyje we mnie Chrystus. A Chrystus co zrobił? On wypełnił prawo. Chrystus wypełnił prawo. To, co jest ciekawe, to fakt, że Galacjanie bardzo szybko dali się po prostu oszukać. Jakimś ludziom, którzy przyszli i o czym mówili? Mówili: teraz musicie spełniać pewne przykazania, które mówi prawo. Pewne rzeczy, które reguluje prawo.
prawo nie państwowe, ale prawo Boże. Co? Nowy kodeks prawa. Tak, nowy kodeks prawa. I oni mieli totalny bałagan na głowie. Widzieli, Paweł mówi dokładnie o czym? Obraz Chrystusa, namalowanego Chrystusa. To nie był prawdziwy Chrystus. Bo prawdziwy Chrystus zrobił coś szczególnego. On zginął za ciebie, abyś mógł żyć. Innymi słowy mogę powiedzieć następujące rzeczy. Chrystus wypełnił prawo. Wypełnił zakon, jak czytaliśmy, bo pewnie tam był napisany zakon, abyś ty nie musiał tego robić. Abyś nie musiał i nie musiała żyć suchej litery. Co zrobił jeszcze Chrystus? Chrystus oddał życie za ciebie. Bo nie jestem ani ja, ani ty, ani nikt z nas w stanie odkupić się z własnych win. Nie zrobisz tego. Tak jak ten botanik, on próbował się uratować. Wygiął się totalnie. Jeśli będziemy własnymi siłami walczyć i próbować uzyskać zbawienie, powiedzieć, jestem chrześcijaninem na zasadzie tego, że będę sam to walczył o to, wypełnił jakieś przykazy, nie uda ci się. Dlatego Chrystus umarł za ciebie, on je wypełnił już. A tym samym oczyścił cię z twoich win. Taki jest Chrystus. Takie jest dzieło Chrystusa. Tak naprawdę Bóg nie potrzebuje tych wszystkich przykazów, nakazów i tak dalej. Prawo, można powiedzieć, że ma pewną zasadę. Zasada prawa jest taka, że ona w suchy sposób, tak jak macie na przykład kodeks drogowy, ma coś tobie dać. Masz coś osiągnąć. Na zasadzie kodeksu drogowego co to jest? To jest to, że bezpiecznie dojedziesz z punktu do punktu. Z miejsca do miejsca. W zasadzie kodeksu karnego pokazuje ci konsekwencje za to, co zrobisz, kiedy, powiedzmy, kogoś okradniesz. I tak dalej. I tak samo było z prawem Bożym. Ono miało na celu dać ci zbawienie. Problem był taki, że mało kto potrafił te prawo wypełnić. Mało tego, w nim nie ma miłości. Nie znam ludzi, którzy jadąc samochodem kochają znaki drogowe. O, panie, jak ja się cieszę, że jest to ograniczenie do 30 i ja się kręcę. O, tu jest zakaz wjazdu. No, panie, jak ja się cieszę, zamiast jechać 5 minut teraz przez tą drogę, to będę musiał jechać o wjazdę 20. Nie znam takich ludzi, którzy są takimi szaleńcami. Nie ma. Zazwyczaj nie ma ludzi, którzy kochają prawo, tak? W taki sposób. Natomiast chcę wam powiedzieć, Jezus to wszystko wypełnił. Dlaczego umarł za ciebie? Dlaczego oddał swoje życie? Dlaczego oczyścił cię z win? Dlatego, że bardzo cię kocha. Dlatego, że jesteś dla Niego najważniejszy, najważniejsza. Może wszyscy cię pomogą, cię wszyscy porzucić, ale Chrystus cię nigdy nie porzuci. I jedyne, czego od ciebie oczekuje, to wzajemności. Jeśli On oddał wszystko dla ciebie, tak cię pokochał, że był gotowy umrzeć na krzyżu, to teraz wierzy i jest przekonany, że ty zrobisz to samo. Będziesz gotowa i będziesz gotowy Go tak bardzo kochać, że te wszystkie uczynki, te wszystkie rzeczy, to, że będę żył moralnie, to będzie wypływać z tego, że kocham Jezusa. To, że powiedzmy, nie będę pił tego alkoholu, bo kocham Jezusa i wiem, że mi po piwie odwali. Kocham Jezusa, nie będę tego robił. To, że będę się uczył na przykład w szkole, tak? Bo później są problemy w domu. Rodzice krzyczą, wszyscy się stresują. Babcia płacze. To będę się uczył, bo kocham Ciebie, Panie, i nie chcę mieć relacji z moją rodziną zniszczonych. Nie dlatego, że musisz. Dlatego, że kochasz Jezusa. To jest nowe prawo, które dał Jezus. Nie litera, nie przykazania, ale miłość. Miłość, która w dzisiejszym świecie jest określeniem strasznie zniszczonym, sponiewieranym przez świat. Chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. W takim razie, co czyni mnie dobrym chrześcijaninem? Czy czyni mnie to, że będę chodził do kościoła tutaj, co niedzielę? Nie. Okej. Okay. A może to, że jak będę w kościele, będę ładnie ubrany? Nie. No nie.
To mnie nie czyni dobrym chrześcijaninem. Może to, że pomagam ubogim i wiernym. Nie. Może to, że głoszę kazania i śpiewam uwielbienie. Tak czy nie? No nie, to mnie nie czyni dobrym chrześcijaninem. W żaden sposób. A teraz wam powiem, jak to wygląda z Bożej perspektywy. Chodzę do kościoła, bo kocham Jezusa. Nie, ładnie ubieram się, to akurat nie ma znaczenia. Ale przykładowo, głoszę kazania. Śpiewam w uwielbieniu, bo kocham Pana Jezusa, chcę Mu służyć. Pomagam ubogim, bo troszczę się o biednych. Dlaczego? Bo wiem, że Pan Jezus ich kocha. Wiem, że Pan Jezus ich kocha. A że ja kocham Jezusa, to chcę być używany przez Niego w tej kwestii. Chcę także troszczyć się o tych ludzi. To jest bycie chrześcijaninem. Nie słucha litera, nie nakazy, nie przykazy, ale to, że kocham Ciebie, Jezu. To, że Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Modlę się codziennie i mam relację z Jezusem. Dlaczego? Dlatego, że tęsknię. Dlatego, że Go kocham. Dlatego, że jest dla mnie ważny. Dlatego, że On mnie ukochał i On to wszystko. I chcę Ci powiedzieć jedną ważną rzecz. To jest ważna zasada bycia chrześcijaninem. Boże Słowo mówi, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, nie wiem, jakieś moce i cokolwiek innego, nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Od tej miłości nikt się nie odłączy poza jedną osobą. Tobą samym. Nikt nie zmieni tego, że Jezus Cię kocha i żądał za Ciebie życie poza Tobą. Jeśli Ty będziesz Go kochał, będzie relacja. Jeśli nie. Nie jesteś chrześcijaninem. Nie możesz być chrześcijaninem. Naśladowcem Jezusa. Jeśli Go nie kochasz. Jeśli te rzeczy nie wypływają z serca, z miłości do Jezusa, to nic Ci nie da. Powiem Wam, w moim życiu miałem dużo takich momentów, kiedy wpadałem w religijność. Chciałem być pobożnym człowiekiem i robiłem coś, bo ktoś mi kazał. Bo gdzieś było coś napisane, bo ktoś mi powiedział, że pastor, lider, starszy zboru, czy ktokolwiek. Natomiast prawda była taka, że jeśli robiłem to tylko dlatego, bo ktoś mi kazał, to na początku było, o Panie Jezu, super, cieszę się, ale po dwóch dniach Boże, mam tego dość. Nie daję rady. Mam dzisiaj wyjazd o 17, a ja zawsze o 17 się modlę do Ciebie. Co zrobić? Jest to ważny wyjazd, zależy. Bo Bóg by powiedział prosto, bo dzisiaj o 20. Poczekam do jutra, no spoko. Nie będę się obwiniał. To jest relacja. I chcę Wam powiedzieć, drodzy, chcę Was zachęcić do tego. Miejmy tą relację z Jezusem. Bądźmy tymi naśladowcami Jezusa. Bądźmy tymi chrześcijanami. Galacjanie mieli z tym problem. Oni mieli z tym naprawdę duży problem. Bo oni nie rozumieli, czym tak naprawdę jest bycie uczniem Jezusa. Amen. Panie Jezu.